widzę, tutaj Szum, dzisiaj mam kolejny odcinek z Jersa Rush i w sumie drugi na tym kanale. Także dzisiaj będziemy grać duelsy z losowymi osobami. No, także zachęcam do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę, bo 270 łapek to kolejny film, albo w sumie to tam, nie wiem, obojętnie, możecie się zostawić. I prosiłbym was o zostawienie suba, bo tylko 20% osób, które ogląda mój kanał, go subskrybuje. No, także my będziemy zaczynać. No i dobra, szukamy sobie oponenta w tym czasie jeszcze na Discorda, może się dołączyć. No i dobra, gościu z Włoch. Także myślę, że poradzimy sobie jakoś, bo jest słabszy od nas. No i zobaczmy, co my tutaj mamy. Dobra, to wygląda jak jakaś Ameryka Środkowa w sumie, albo coś w tamtych okolicach. Nie wiem, tam McDonald's był. Japanese. Europa. Mówię, to jest coś. No nie, no to są, to jest Ameryka na 100% jakaś. Dobra, klikam w Meksyk, bo w sumie tylko to może być chyba, albo Ameryka Południowa, to i... Chcesz, że jesteś super na kartę? No później zobaczę. Nie wiem, wywaliłem się mocno niestety, nie wiem jak rozpoznać Google. Już drugi raz go dostaję i za bardzo nie wiem jak to wygląda, ale to jest chyba Rwanda. I tego jestem prawie pewien, więc dajmy od razu u ich stolicę Kampale. Nie, czy tam Kigali, Kampala jest chyba gdzie indziej. Okej, to było RPA, byłem trochę bliżej, no ale to nie zmienia faktu, że przegrywamy mocno. Bo goś wiedział, że to gumam, niestety. No i dobra, tu mamy Meta Auto kolejne. Ale to wiem, co to jest za ten, za auto, bo... Tutaj mamy taką charakterystyczną, można powiedzieć, pakę i to jest chyba Wyspa Bożego Narodzenia, tak mi się wydaje. Jest jakaś droga bardziej przez las, więc kliknijmy. Miejmy nadzieję, że on nie wie. Dokładnie tak. Więc mocno go teraz, mocno dostał chłop. Dosłownie dostał mu 500 HP. Więc no, bardzo dobrze, teraz ta meta się przydała. Jak ktoś nie wie, co to meta. Meta to są takie charakterystyczne jakby rzeczy. I to się mi wygląda na Nową Zelandię mocno. Tylko żeby się nie walnąć, nie no to... To mi wygląda na Nową Zelandię i taki Wellington albo ta południowa wyspa. To może być, dajmy tu jakoś. I to była bardziej północ, ale i tak jesteśmy bliżej. Co daje nam, no, przewagę, on dosłownie jest na jeden strzał. No i do... Ej, nie gadajcie, Warszawa to jest, albo Łódź. Łódź, dobra. Klikam w Łódź, jeny wizerę. Ale szczęście, no. Wywala. Nie ma go, nie? To jest dworzec główny, ja nie wiem, nigdy. Nie, raz byłem w Łodzi. Widzowy Stara Żabka. Co jest? No i GG. Dlatego kolegi. Byliśmy, no w Łodzi. Jakieś tutaj dzielnicy. Pozdrawiam wszystkich z Łodzi, nie wiem. Pewnie ktoś ogląda z Łodzi. Lecimy dalej. To wygraliśmy. Naszym celem w tej serii będzie, myślę, że zdobycie, dostanie się do Golda. Jeśli macie jakieś wskazówki dla mnie, jak właśnie na jakąś metę albo coś takiego, możecie pisać. Irlandia to jest. No to klikamy chyba od razu Irlandię. Często tu jest w Irlandii, także dajmy tu. Okej, to było południe. On był bliżej. W ogóle przywitajmy się z nim, czemu nie. No i lecimy do kolejnej rundy od razu. Dobra, to jest znowu jakaś Ameryka. Ale to... Tu, oni mają tu żółte blachy. Czy mi się wydawało, czy ja widziałem jakąś flagę? Nie, nie wydawało mi się nic. Co się wydawało. No, w takim razie to wygląda mi trochę na Kolumbię, bo... Są żółte blachy w większości. Bank Kolumbia, no to... Wydaje mi się, że to może być Bogota, także dajmy w Bogotę. W sumie nie wiem. Nie wiem gdzie to by mogło być gdzie indziej, więc. Moje zdania, które składam, nie mają sensu. No i to była Kolumbia, trochę wyżej tam było. Więc git. On dał w Boliwię. No niestety. GG dla tego gościa w tym momencie, ale dobra, jeszcze mamy kilka rund, zanim tutaj się coś okaże. A to wygląda jak Europa. To pewnie jest Europa, ale tu jest jakiś dziwny język, pewnie to mogą być Węgry po języku.
Nie wiem, pojedźmy tam. O, okej, tam chyba nie ma Street View. Dobra, to jest czwarta gena kamery. Mega tu jest ładnie, w sensie ładnie jeśli chodzi o kamerę. Bo tak to nie wiem, tutaj po prostu takie losowe domki są poustawiane. No i nie za bardzo wiem, co to może być w sumie. Ale ten język. No to jest. Nie wiem, czy to jest właśnie węgierski, czy to jest jakiś bardziej słowiański język. Trudno powiedzieć, bo niedokładnie było. Jakiś, nie wiem, pan i pani sobie jedą na rowerze. No ja bym dał coś, no nie wiem, Węgry, ale tu jakoś bardziej. To była Litwa. No co nieźle, chłop. Wiedział. Nie, mi to nie wyglądało na Litwę, chociaż racja, w sumie takie mniej gęste domki, to w sumie ma sens. W ogóle jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie, czy macie śnieg już u siebie. Na przykład u mnie jest już śnieg. Kurde, a nie działa ta gra, nie? Czekajcie, co to może być? Półkula, no to wiadomo, północna, bo tu mamy do czynienia z Europą. Jakieś tory kolejowe i góry w oddali. Góry mamy na zachodzie. Co ciekawe, to może być jakaś Austria. No dobra, poszukam jakichś wskazówek. Nie wiem, czy nie dawać jakiejś bardziej Skandynawii. To mnie może położyć, ale jednak to mi się wydaje, że to może być jakaś Norwegia albo coś takiego, nie wiem. Jakby jak to będzie Austria, to przegrałem. Dobra, to była Szwecja, także no dość dobry gest, dobrze, że nie dałem w Austrię, bo to by jednak te domki nie wyglądały na Austrię. I tu mamy coś, co po niemiecku mówi, więc to może być jakiś Wiedeń. W sumie Ende, właśnie. To są albo Niemcy, albo Austria. Co tu jest za ten? O, była domena. A te Austria. No to mamy Wień, Wiedeń w sensie i pyk. No i dobra, był odrobinę bliżej, także spoko. I dobra, lecimy do kolejnej rundy w takim razie. I zobaczymy, co ona nam tu przyniesie, bo w sumie. Dobra. To wygląda jak jakaś dosłownie środek Meksyku. Co to jest za stare logo Apple'a? No. Okej, dobra. To może być też Boliwia. To mi bardziej wygląda w sumie na La Paz albo coś takiego bardziej. No widać tu, że tu nie jest najbardziej bogata dzielnica na świecie. Słabo, że mi się tak długo wgrywa. Nie, no to jest Boliwia, to jest na 100% La Paz. Dokładnie tak. Tu było widać po prostu czuć ten klimat, że to jednak La Paz jest otoczone z każdej strony górami, także no, to widać. No i dobra, jesteśmy chyba w Europie, tak? I od razu mamy państwo, czyli Macedonię Północną, nie wiem, dajmy w Skopie. Po znaku żółtym i po tych górach, no to widać, że to jest Macedonia. Może jak to będzie co innego, no ale tam trudno. No i jeszcze Cyrylica. To nas jeszcze umacnia w tym przekonaniu, że to jest Macedonia. Aha, no był bliżej, niestety. No ale życie, pewnie myślał, że to może być też Bułgaria. Niestety, ale dobra, tu mamy do czynienia z znowu jakimś państwem nordyckim. To może być Norwegia, Szwecja i tak dalej. I tutaj bym się, myślę, że odważył północ daleką dać. No, fajnie, że tym się wygrywa zupełnie. Sprawdźmy, gdzie jest słońce. Dobra, słońca nie widać, nie ma słońca. Teraz pytanie, czy dajemy w Islandię? No, nie no, to jest Islandia, to jest Reykjavik, nie? Tak wygląda Reykjavik, mam wrażenie, że to jest coś tu dosłownie. Nie no, fajnie. Niezły Reykjavik, przegrałem. To było dosłownie mega północ Norwegii, więc nie udało się, aczkolwiek lecimy dalej, nie poddajemy się. Nie wiem, jeszcze chyba sobie z dwie rundy zagramy, zobaczymy. Okej, dobrał nam gościa z Rosji, także przywitajmy się z nim. Mam nadzieję, że uda nam się go pokonać. Okej, mamy Brazylię chyba, albo Afrykę. Już po tej ziemi i po tym, co tu widzimy. No nie no, to jest Brazylia, tylko gdzie? Ale tu jest sporo w sumie tego. Dajmy tu w stolicę, nie wiem, obojętnie.
Ważne, żeby ona nie zgadła, czy tam on, nie wiem. Dobra, to była Brazylia, ona grała w Argentynę, byliśmy bliżej, także git. No i dobra, tutaj mamy do czynienia z czymś... Nie wiem, w sumie, oni mają białą karnację. I to jest chyba Hiszpania. Tak mi się wydaje, tutaj coś leci w ogóle, nie wiem. Ale tu mi wygląda na Hiszpanię taką południową. Jakoś, nie wiem. Jest dużo pasów, to było chyba w Hiszpanii właśnie. Całkiem ładnie tu jest, mam wrażenie, że on może nie wiedzieć, tam ona, nie wiem. Dajmy w Sewillę i zobaczymy. Jeszcze w sumie to może być Malta, ale już zaznaczyłem. No, nie, w sumie to nie wiem, dobra. To było bardziej tutaj przy Saragosie, czy tam nie wiem jak to się odmienia. Saragosie. Także ja byłem bliżej, ale mogłem być bliżej niż bliżej, no wiecie o co chodzi. Dobra, widzę, tutaj mi się wydaje, że to może być coś typu Łotwa i tak dalej, więc w sumie zaznaczmy Łotwę, bo to jest taki do skipu, jakby tutaj nic nie znajdziemy więcej, dajmy tu ogrę może. Może to nam coś da i czekamy. A! No to powiem wam, że niezła Łotwa jakby. Często w sumie też tak Belgia występuje, ale myślałem, że tak Belgia jakoś... No nie wygląda jednak, ale dobra. Wirbergen, Guta. Dobra, to są Niemcy chyba. Jeśli wiadomo, to może być różnie. Ale to jest same chyba okolice jakoś Monachium, tak mi się wydaje. Nie wiem, w sumie jakby mamy tylko język. Nie, tu jest słoweński język jakiś. I są góry, daje w Słowenia. Jakoś północ tu. No i idealnie, dobra. To mi się udało akurat. Więc git. On dał w Czechy, czy tam ona, nie wiem, serio jakby. Będę musiał za każdego on. Dobra, tu mamy jakiś kościół. Ponownie jakieś przyczepy kempingowe i takie domki szwedzkie bardziej. Nordyckie właśnie, ale to jest... To właśnie, to nie jest Europa. Bo to jest Kanada i to jest... Dobra, w sumie dajmy od razu tu jakoś przy Montrealu. Bo, no nie wiem, tu jest... Nie wiem, po prostu jakby wydaje mi się, że to mogą być tamte regiony. Może być dalsza północ trochę. No to niezła północ, jakby... Aha, ona dała w Stany, czy tam on i dosłownie miała więcej niż ja, fajnie. Dobra, teraz mamy do czynienia z... My nie wiem, to może być ponownie Brazylia po tym piasku, ale... Ale nie, bo tu mamy do czynienia z Ganą i to jest chyba Kumasi albo Akra. Nie, to nie jest, to jest Nigeria chyba. Oni tam mieli takie specjalne auto w tej swojej Abudży. Tak, to jest na pewno Nigeria, bo jedzie za nami policyjne auto, także... Dobra, to było bardziej Lagos, był bliżej oczywiście, świetnie. Kolejny 1000 do nas, no niestety. Ale mam wrażenie, że mamy przewagę i tak. Okej, okay, tu mamy Lowcam chyba. No to będzie Szwajcaria. Na pewno. Linz, dobra. No i fajnie. Mamy miasto. No i GG. Dosłownie nie wiedziała nic. Gdzie to jest, także do was środek Włoch. Jednak przewaga znajomości miast się przydaje. No i myślę, że teraz sobie zagramy jakąś ostatnią rundę. W sumie będziemy mieć wtedy 10 na 10 rozegranych gier w tygodniu, cokolwiek to znaczy. No i myślę, że spoko będzie wtedy. No także lecimy. Francuz jest słabszy od nas. Przywitajmy się z nim oczywiście i spróbujmy go pokonać. To mi wygląda w sumie na Wiedeń, coś takiego. Na pewno stolica to jest czegoś. Jest angielski. Dobra, no to w sumie... Nie wiem, nie najlepiej dla nas. Może być to jakiś Londyn w sumie. Tak, to jest Wielka Brytania. Czy to jest Londyn, czy to jest jakiś Edynburg? Nie wiem. Dobra, w sumie to dajmy w ten Londyn, bo nie mam na to innego pomysłu. Ewentualnie może być to jeszcze Irlandia, choć nie, to nie są europejskie blachy, także...
No właśnie, to była Szkocja i to nam mocno odejmuje teraz. No ale dobra, myślmy dalej. Dobra, tu mamy coś, co wygląda mocno jak Czechy. Albo coś, nie wiem, w sumie. Co to jest za język? Jakby najpierw Schule, szkoła. Fajnie. I to będą chyba Niemcy, niestety. Bo w Niemczech, no nie wiem, jakby nie grałem dawno, więc. Nie wiem za bardzo, jak tutaj się rozpoznaje to, gdzie jest Sivaren. No nie wiem, jakby dajmy w środek Niemiec, bo nie mam pojęcia, gdzie to może być. Dajmy Kassel. Może jakimś trafem to będzie Kassel. Okej, to było na południu. Ten gość naprawdę dobrze gra. Jakby... Serio. Dobrze gra. No i dobra, mamy kolejną lokalizację, dobra, tam jest pokazane, jest tablica w każdym razie. Nawar, Kampar. Kampar jest chyba w RPA. Coś mi się wydaje, nie wiem. A111, to są takie nie. Tu są jakieś inne. Nie wiem. Malim Nawar, Kampar? Kurde, gdzie to może być? My to może być też coś, jakieś okolice Malezji, właśnie. To są jakieś czarne auto jest, więc w sumie możemy tam spróbować i zobaczyć, czy tam będzie jakieś z tych miast. Nie wiem, dajmy w Kuala Lumpur, jakby. Nie wiem, to może być to, ale nie musi, więc. Tak, tu są chyba te znaczniki, takie jak A111, właśnie. To może być gdzieś tu. Właśnie, A111. Jest GG dla gościa. Też myślałem na początku, że to jest Afryka, ale. Ale jednak nie. Więc lecimy dalej. Apotekę. Dobra, no tu mamy chyba do czynienia znowu z Niemcami albo Austrią. W sumie tutaj jest ciężko stwierdzić. Schleimelgasse. Albo nie. To może być Belgia. Widzowie. Będzie tu domena, czy nie będzie chyba? Nie widzę, ale te blachy to mi wygląda na Belgię. Tak, bo one są lekko czerwone. Albo się totalnie wyrąbię, albo mam duży mózg. No, ten. Świetnie. Mogliśmy kliknąć w jeden i byśmy wygrali pewnie, ale trudno. Wolałem być mądrzejszy. Widzę, tu mamy do czynienia z Japonią, więc jakby. Nie wiem czemu tam jest flaga Wietnamu, ale. No nie, to jest Japonia, tylko gdzie? Bo jest jeszcze low camera. Dajmy w Tokio po prostu, nie wiem, gdzieś tu. Tak jest takie ogromne, tam mieszka chyba z 40 milionów ludzi. No tak, to znaczy, że musicie zostawić łapkę w górę, widzowie, bo lecimy po 5000 subskrypcji, więc zostawcie też suba. To było Okazaki. To tu gdzieś jest Kawasaki. Świetnie. Okej, tu mamy jakiś most. Dobra, to mi niczego nie przypomina, jakby. To może być wszystko w Europie. Nie no, świetnie, jakbyśmy nie mieli w tym odcinku za dużo języka niemieckiego. No, mamy tutaj do czynienia chyba z Austrią albo Niemcami. Ale chyba zaufałbym tej Austrii jednak. Szanghaj, co? Nie no, ale dobra, to są te wiedeńskie autobusy, to akurat wiem. W sensie malowanie wiedeńskich autobusów, więc miejmy nadzieję, że on nie wie, chociaż to jest w miarę oczywiste, piękny autobusik. Stary. W sumie teraz jest stary, kiedyś był jeszcze pewnie nowy. Co? Ja mam dość widzowie życie języka niemieckiego, serio. Flaga. Tu mamy flagę czego? Tajlandii, no to dajemy Bangkok od razu. No i świetnie, byliśmy bliżej, także bardzo fajnie. Dałem po prostu w środek, jakby obojętnie. Dostał 60, to nam daje bardzo dużą przewagę. I dobra, znowu coś w Azji. Świetnie.
Lewostronny ruch. Czy to jest amogusowy język? Coś takiego. Może być to Sri Lanka w sumie. Więc no nie wiem. W sumie tam nie wiem, raz się żyje jakby. Jak to będzie Sri Lanka, to wygraliśmy. I na to wszystko wskazuje, chociaż to może być też Tajlandia drugi raz. To mnie martwi. Chociaż no właśnie, GG. GG dla tego gościa, bo przegraliśmy. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Cofnęliśmy się chyba do tego, co było na początku tego odcinka. Albo w sumie jesteśmy trochę na plus. Macie to napisane w sumie na ekranie. No i to tyle na dziś. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.